Nakładanie farby pędzlem na papier czy płótno może wydawać się pozornie łatwe. Możliwości, jak to robić, jest jednak bardzo wiele. Malować można przy użyciu sporej ilości technik. Każda z nich daje inne efekty, które możesz wykorzystać, by twoja praca robiła piorunujące wrażenie. Jednak najpierw musisz je poznać. Wiesz, co to jest laserunek lub impasto? Są to techniki malarskie, dzięki którym twoje obrazy będą dużo lepsze. Dlatego warto poznać, jak i kiedy je stosować. Dowiesz się tego w najnowszym module mojego kursu malarstwa akrylowego. Zapraszam cię na moją stronę, a my widzimy się w kursie.